Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Fallout Shelter. Po raz kolejny o poranku. Proszę, tam sobie przećwiczyli coś. Wykonaliśmy jakiś strój. Tu jakieś levele. Podstawowe rzeczy zaspokojone. Proszę, tu też jakiś trening się odbył. I tutaj mamy nowych mieszkańców krypty. Dorośli, odrobinę. Spróbujmy ich jakoś przemieścić, tylko zawsze się zastanawiam, gdzie ich dać. Dobra, dajmy ich na razie tutaj. Albo może do magazynu, to też jest dobre rozwiązanie. Nie wiem, czemu w magazynach jest miejsce na ludzi, na 6 osób. I też napisane jest, że magazyny są... Dobra, muszę ich jednak przenieść tutaj. Że magazyny są w oparciu o Endurance. Gdzieś tam. Wydaje mi się, że kiedyś taki wstępny projekt był, by... tutaj jeszcze umieścimy kogoś. Tutaj. Że w sumie taki projekt byłby... osoba pracująca w magazynach powiększała jego pojemność i ten rozmiar tego powiększenia zależny byłby właśnie od Endurance. Ale ten pomysł chyba został ostatecznie zmieniony. Zresztą wcale się nie dziwię, bo wtedy jak się wyprowadziłoby postać z tego miejsca, to nagle... ubyłoby pojemności w magazynach. Jezu, jak ta dziewczyna tam głęboko poszła. Zobaczcie, ile tu się osób mieści? 6. Tu 6. Tam jest jedna gdzieś daleko ukryta, żebym o niej nie zapomniał, bo mi się kompletnie zmarnuje. Więc chyba mamy jakiś porządek w miarę. Jeszcze tutaj jest ta pani. Dobra. Zależy mi na powiększeniu tego outfitu. Tylko, że to kosztuje... Zaraz wam pokażę. Dobra. Tu żeśmy dostali jakiś pieniądz. Z prądem mam teraz problem. Kurczę, to jakby rozbudowa... Jak się nie ma skrzynek, to się trafia na takie problemy. Jest to na swój sposób fajne. Zobaczcie. Poprawa tego workshopu. 12 tysięcy kredytów. Znaczy kapsli. To długo jeszcze nie zdobędę tylu. Więc trzeba poczekać. A dopiero na tym ulepszonym poziomie są rzeczy warte ulepszania. No, chłopaki się tu wybronią. Mają dobry sprzęt. Doskonale. Zobaczmy w magazynach, bo żeśmy wykonali jakieś bronie. Gauss Rifle i Rusty Laser Rifle. Są już gotowe. Tutaj w elektrowni walczą. Zobaczmy, gdzie mamy niedobory. W tym miejscu... Niech no ja zobaczę. Pracuje 6 osób. Więc tych tutaj trzeba przeznaczyć po prostu do ćwiczeń. Zajrzyjcie sobie tu. Na siłownię. Zobaczymy. O, tu mogę poprawić plus 1. Tu mogę dać siły plus 5. Więc jedna z osób idzie do ćwiczeń, druga osoba wraca do... na siłownię. Co my tu mamy? Siły dużo, więc będziemy tą siłę wzmacniali. Jakie cechy ty masz? Henry, poszukiwacz. To już jest syn mojego Stevie'ego, poszukiwacza. Ty też jesteś silny. To też cię tutaj damy. Dałbym cię do siłowni, ale tu się miejsce skończyło nagle. Sprawdzimy, czy... Poświęciłbym się trochę rozbudowie. Zobaczmy na to może. Rozbudowie tych siłowni, ale widzę, że z prądem u mnie kiepsko. Jak ja rozbuduję kolejne pomieszczenie, to wzrośnie zużycie prądu i tu będzie bida z nędzą. Zobaczmy sobie dalej. Mam gdzieś tutaj power plant, prawie gotowy, nuclear reactor, który będzie kosztował pewnie dużo, ale trzeba 60 mieć mieszkańców. A mamy ich 55 na 58, czyli po pierwsze musimy rozbudować jedno z pomieszczeń mieszkalnych, na szczęście niedrogo. To pozwoli mi mieć 62 mieszkańców. No i muszę się modlić, żeby nie było stać na ten nuclear reactor. Dajmy już tutaj mundury, żeby było jasne, do czego ci ludzie będą zdatni w przyszłości. Nie mamy za dużo broni w tej chwili, ale to może rozwiązać sytuację tutaj, ponieważ wróciło do mnie dwóch duelerów. To sprzedamy. Duct tape na razie sobie zostawię. Aha. Wykonywanie broni, zwłaszcza tych takich rzadkich, powoduje, że szybko ubywa junku, więc miejsce się w magazynach znajduje. Niestety nie mam też jakichś dobrych tutaj pukawek. Nie znalazła nam ta dziewczyna.
Tego nie lubię, niepotrzebne jest. Okej, zbierzmy. I teraz tak, no te pistolety warto by było posprzedawać. To też jest za słabe, żeby to miało sens. Niestety nie zebraliśmy nic. Ale mamy jeszcze jeden... proszę. Legendarny przepis znalazł. Więc możemy go zawrócić tutaj. Stevie'ego. Jest od 7 godzin w drodze, ale ciągle ma steampaki. Więc jest okej, ale myślę, że go przywołamy. Od razu. Na razie zamknijmy. Institute Rifle Sergeant Outfit. Zaraz go przyjmiemy przed drzwiami. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja w magazynie. Czemu on jest taki zapchany? 147 na 190, więc nie ma tragedii. Zobaczmy, czy tutaj w warsztacie można by stworzyć jakąś... O, proszę. Institute Rifle. 416. No, oczywiście warto robić coś, co jest rzadkie i co zadaje najwięcej obrażeń. Tylko, że te rzeczy, które zadają najwięcej obrażeń, niestety wymagają materiałów. Większej ilości materiałów. Rusty Plasma Rifle, 17 obrażeń. Plasma Rifle 17, 18. Jeszcze są wersje Enhanced, czyli takie ulepszone. I może jeszcze inne są. Chyba ta plazma to jest najlepsza broń w tej chwili, jaką mogę zrobić. Więc ja sobie ją... Też mi się podobają na przykład te laser rifle, ale to kosztuje... Znaczy, to mniejsze obrażenia zadaje, więc lepiej inwestować w najlepsze możliwe, tak sobie myślę. Gdzie jest ten mój plasma rifle? Bo to jest Rusty, gdzieś tu był po drodze. Proszę was bardzo serdecznie, plasma rifle. Mikroskopy, globusy i te radia. Okej. Produkcja też kosztuje 400... tych 400 żetonów. No dobrze, no trzeba im dać jakieś bronie, no. Chyba takie byle jakie, no. Niech będzie to. A ty, drogi kolego, no tobie też mundur by się przydał. Żebyśmy od razu wiedzieli, do jakiej pracy jesteś przeznaczony. I niech będzie ta strzelba. Niepotrzebnie się pozbyłem shotgunów. Dużo ich sprzedałem ostatnio, żeby opróżnić miejsce. I to stworzyło pewien problem. No dobra, na razie zostawimy to do sprzedania. Pozostałe rzeczy, okej. Zobaczymy, co to jest. Jestem bardzo ciekaw tego rzadkiego przepisu. Railmaster 1419. No to taki w zasadzie nic specjalnego, nieprawdaż? Chociaż fajna górna granica obrażeń. Mamy jeszcze chyba ludków tutaj, no, którzy nie do końca wiedzą, co są. Tutaj pani ma charyzmę, nie najgorszą. Ale charyzmę w radiu się wykorzystuje i mam radio obsadzone, większego nie potrzebuję. Dużo lepiej mi się po prostu rozmnaża tych mieszkańców, niż przywołuje ich z Wastelandów. Zobaczmy dalej. Zaraz wyruszymy oczywiście na jakąś przygodę. Zobaczymy, kto jest na przykład niezadowolony. U nas 77, 53, zobaczcie. A warehouse, pracują w warehouse, czyli jakby nie spełniają swoich, jakby nie wykonują wrodzonych, nie wykorzystują wrodzonych umiejętności. No, źle zdali system GOAT, jeżeli ktoś pamięta. To chyba z Fallouta 4 albo z 3, chyba z trójki było. Okej. Zobaczmy, co tu dalej można z nimi zrobić. No zaś w zasadzie nie mam pomieszczeń, w których oni by mogli pracować. Skoro tak, to przenieśmy ich po prostu do fabryki ubrań. A tu ile mam miejsca? 4, 6. To jest, jak się ma nadwyżkę ludzi, to też jest kłopot. Ktoś tu jeszcze został? Patrzcie, kurde, jak się schowała Jasia, Janina. A, tutaj. Tu będę miał ich na oku. No i w zasadzie
Potrzebujemy jeszcze dwóch mieszkańców, żeby... 55, potrzebujemy 50, potrzebujemy 60, tak? Zobaczmy na ten nuclear reactor, tak, 60. Potrzebujemy 60, żeby ten nuclear reactor zrobić. No i wtedy powinniśmy mieć zapasy prądu. Tu już nic nie mogę. Kompletnie jest ulepszone. I to też jest kompletnie ulepszone. Zapasy prądu są naprawdę niewielkie. Chyba pójdę tutaj i rozbuduję te dwa miejsca. Czyli... co my tu mamy? Siła. Okej. I atletyka. Z ciekawych rzeczy, których się dowiedziałem, to to, że... O nie. Kurde, rad, skorpiony mnie najechały. Niedobrze. Mam nadzieję, no oni się, zaraz się rozprzestrzenią te rad skorpiony po całym tym. Bo nikogo tu nie było. Już ich nie ma. A tutaj się przedostały. Ale padł ten rad skorpion. Więc jest okej. Jezus, tyle rzeczy, o tylu rzeczach trzeba myśleć. No dobra, wyślemy kolejne dwie osoby do ćwiczenia tu. Wszyscy są bardzo silni. I tu? A ktoś z agility większym? No może nie, no ale i tak trzeba ćwiczyć. A właśnie, dowiedziałem się, że postacie, które mają zwierzęta, zajmują jakby dwa sloty. To znaczy, jeżeli w siłowni umieścicie kogoś, kto ma peta, to się liczy jako dwie osoby. I nie możecie tam nikogo więcej posłać, jeżeli jest czteroosobowe, na przykład czteroosobowa sala treningowa. Dobra, damy ich tu, niech trenują. Tu już będzie nowa brygada. O proszę, to jest nasz Geralt, nie z Rivii. Geralt będzie ruszy na poszukiwanie przygód też już w niedalekiej przyszłości. Bo trzeba wszystkich powysyłać, żeby... coś zbierali z Wastelandów, bo zapasy gotówki mi się kurczą w zastraszającym tempie. No dobra, 12 minut minęło, rany boskie. Na to zarządzanie, ale to chyba nie szkodzi. A teraz pora poszukać przygód właśnie. Mamy zadanie. Journey to Central of Vaultopolis. O, proszę, dostaniemy skrzynkę. To może być fajne. No i teraz te skrzynki naprawdę mają niezwykłą wartość, ponieważ chcemy je. Alistar. Geralt. O. Patryk musi się trochę podleczyć. Stevie poszukiwać. Zielona Nicole. Mają przerwę. Niech będzie ruda Debra. O rany boskie. Potrzebujemy 5 butelek, żeby to szybko wystartować. No dobrze. Dlatego wstaję w nocy i przywołuję ich z powrotem, żeby wrócili sami, a nie używam butelek, bo muszę oszczędzać. Nie? No mogę je oczywiście zawsze dokupić, ale nie chcę, nie jestem wielkim fanem wydawania kasy. No wydaję, żeby poprawić jakość rozrywkową tego let's playa, ale... Dobra, wchodzimy, chłopaki. Dla mnie jest kolejny ranek. Ja zawsze serię z Fallout nagrywam bardzo wcześnie, zaraz po tym, jak się obudzę. To powoduje, że mam trochę gorszy głos i czasami zatkany nos. Więc pewnie część z was sobie zadaje pytanie, to do licha ciężkiego, czemu nie odczekasz godziny dwóch i nie nagrasz potem? Otóż dlatego, że ta godzina, w ogóle jakby to, że mam zatkany nos, zanim zaczniecie mi dawać rady, jak się z tego uwolnić, to mówiłem ostatnio, że to jest chyba trochę dziedziczne, bo moja mama tak miała dokładnie, ja tak mam, więc no, coś w tym musi być, nie? Musi być w tym coś więcej, ale jeżeli, no faktycznie, jeżeli macie jakieś rady na to, to możecie mi dać. Natomiast rano mam najbardziej kreatywny umysł, to znaczy najlepiej mi się opowiada historię, a Fallout Shelter to jest jednak taka produkcja, która wymaga trochę opowieści. No proszę, kolejne pomieszczenie, nie spotkaliśmy żadnych przeciwników. Ciekawie, ciekawie. To jest ten główny... O, jak to się stało? Ominąłem tą skrzynkę? Wydawało mi się, że wziąłem coś z niej. Niepokojące jest to, że tu nie ma przeciwników. Brak przeciwników jest bardziej niepokojący niż ich obecność. Wiemy, że Paula była gdzieś tutaj, że szuka tego Vaultopolis. Ale widzicie, te krypty są... O, coś fajnego.
Te krypty są dużo mniejsze niż ta, którą ja zbudowałem. Mam wrażenie, że te skrzynki, które kupiłem i te pieniądze, które wydają, to tak naprawdę przyczyniły się tylko do tego, że to, co by mi zajęło, na przykład 2 tygodnie, zajęło mi 3 dni. Bo 3 dni ten odcinek nagrywam 3 dnia po starcie Fallout Shelter. Oho. Jestem Overseer Alvarez. Pozwólcie mi zgadnąć. Szukacie Voltopolis. Tak jak Paula, prawda? No tak. Powiem to samo, co powiedziałem. Powiedziałam jej. Jesteś w złym miejscu. Voltopolis nie istnieje. Przeszukaj krypty Volttech na północy. Dobrze. Ale widzę, że nie mają nic przeciwko temu, żebym się przeszedł po tej krypcie i być może sprawdził, czy nie ma tutaj jakichś... Tak, to jest, ja tutaj wykonuję ważną pracę. To znaczy sprawdzam, czy nie ma jakichś potworów tutaj. Czy nie mogę im jakoś pomóc. Może po drodze znajdę jakieś tam różne takie śmieci, które nikomu do niczego nie są potrzebne. Przecież nikt do mnie nie będzie miał pretensji. To na pewno nie jest kradzież, ani nic z tego. No dobra, wracajmy. Ale proszę bardzo, żeśmy znaleźli kilka ciekawostek. Pistolet to tam właściwie niespecjalnie jest istotna rzecz, ale... ale te dwie żółte... Te dwa, dwie, kurde, jeszcze teraz 3 muszę wydać, no. Co my tu mamy? O, proszę, plus 5. No dobra, to... Ich. No, wracajcie. Okej. Tego się trzeba pozbyć. Tego też. Pozostałe rzeczy mogą się przydać. No, ci tutaj w magazynach narzekają, tak? Nie wiem, czemu narzekają. Przecież mam miejsce w magazynie. 147 na 190. Bronię powoli zbieram znowu. O, proszę. Są nowe... Dobra, już wiem. Więc tak, po pierwsze ubierzmy te dziewczyny już. Coś, co podnosi agility. Dajmy tą broń, którą mamy. No, nie jest to może jakieś sensacyjne urządzenie zagłady, no, ale coś tam postrzelać się da. Może jeszcze tu. Okej, już od razu wiadomo, gdzie one będą. No i ale te 3 bronie, no to warto zachować dla kogoś, kto pracuje bliżej tutaj. Zerknijmy. Shotgun jest okej. Flammer. W zasadzie są dosyć dobrze uzbrojeni ci tutaj. Gauss Rifle trzeba komuś dać innemu. No dobra, to ci mają dobry sprzęt. To następny poziom tutaj byłby. Tu można dać coś lepszego. Okej. Plazma, pistol. No będą się bronić dobrze, nie? I oto ten ma fajną spluwkę. Ja sobie to muszę przejrzeć na spokojnie. Rusty Laser Rifle. Słyszałem coś? 324. Przyniósł mi monety, Mysterious Stranger. No to otwieramy skrzynkę. O, jest nie lada coś. Okej. Byle co. Nieważne. No, globus może się przydać. Kapsle. Jerry Henry Cass. Fantastycznie, nowy mieszkaniec krypty. No mi się poszczęściło. To jest dobra skrzynka. Dla nas. O, proszę. Ej, co ty masz? Ty masz dużo fajnych cech. Masz też fajny poziom. Ja myślę, że ty będziesz też naszym nowym poszukiwaczem przygód. Musimy ci dać ciekawszy pancerz, bo ten strój fana sci-fi to nie... Ja w ogóle myślałem, że to jest strój fana fantasy, bo on ma takie uszy jak elf, ale to ma teraz tak naprawdę takie uszy jak Spock ze Star Treka. Czy możemy ci dać coś fajniejszego? No nie, to chyba jest niestety najlepsza rzecz, jaką możesz mieć. Dałbym ci Gaussa, ale wydaje mi się, że Gaussa to polubi ktoś inny. Zerknijmy sobie tutaj na poziomy.
nie ma czasu ani chwili. Stevie, co ty masz, Stevie? Stevie ma plasma rifle. To jego nie zainteresuje Gauss. Geralt. Co ma Royo? Royo ma też fajną splówkę. Też jest dobrze uzbrojony. Moja elita jest dobrze wyposażona, a Geralt? Flamer, okej, niech tak będzie. No to zielona Nicole. Czy ja mogę ci coś lepszego zaoferować? No, fantastycznie. Będziesz moim snajperem. Bo karabin Gaussa... O Boże, drogi. Są tu? Są. Niech ktoś ci pomoże. Sam się tam spalisz na wióry. Jeszcze tu, stąd. Karabin Gaussa to jest taka snajperka trochę. To z dystansu można cisnąć bardzo dobrze. Tak przynajmniej było w Brotherhood of Steel. I chyba w Falloutie 2 już też był karabin Gaussa, ale nie jestem tak do końca pewny. Zobaczymy, czy coś tutaj można wykonać ciekawego. Ciekawe, że wody mi nie brakuje, nie? Mam tylko jedną przepompownię i doskonale sobie radzą. Ale dobra, niech to zgaszą i pójdziemy jeszcze na jedną przygodę. Mam nadzieję, że zdążymy, tak. No proszę. Alistarowi musiałem zabrać zwierzaka, bo... No, bo właśnie... Zajmował za dużo miejsca. Zajmował za dużo miejsca. Dobra, Alistarze, drogi. Ty sobie idź poćwicz trochę. Natomiast na przygodę wyślemy kogoś innego, jakąś inną ekipę. Dobra. Teraz pójdziemy bardziej na północ, tak jak mówili, do tych biur Volteka. To wymaga 16 poziomu. Zbierzmy sobie ekipę. Stevie. Masz akurat przerwę. Olivia Cox trenuje, ale... Roya można by już posłać. Myślę, że tak. I mamy jeszcze kogoś. Kogo byśmy jeszcze wysłali? Może Rudą Debrę. Ona chyba też nie była z nami już jakiś czas. 7, kurde, tych... No dobrze, niech będzie. No niech będzie. Royo nie jest tak zadowolony z życia. 77% szczęścia. Trzeba go wysłać do pokoju zwierzeń z jakąś koleżanką. No niestety, trzeba... Niestety, tak. Trzeba pustkowia zaludniać. Wiem, że to jest przykry obowiązek, ale to myślę, że będzie gotów się poświęcić w tej sprawie. Dla ogólnego dobra. Na pewno tak. O kurde. Biura Voltek. Nie są przesadnie duże. To może dobrze. Mam jeden flamer. Wow, ale tutaj brygada. Takie. O kurde, ale strzelają. Dwa plazmowe działka. Jeden miotacz płomieni. Robimy masakrę. Walczcie. Kurde, jak to w pierwszym pokoju 5 bandytów, ale też szansa na zgromadzenie jakichś skarbów. Dobra. A nie jest to jakiś wielki majątek, nie? No ale to jest tylko jedno. Pomieszczenie. 147 kapsli piechotą nie chodzi. Wybierzmy się do góry. Jest jakby, ja lubię sobie siąść do gameplayu i nagrać tak 2-3 odcinki naraz. Tak sobie siadam i nagrywam i jest fajnie. Ale z Falloutem jest taki problem, że jak się wyśle sojuszników na poszukiwania, no to trzeba poczekać tak przynajmniej z 10 godzin, żeby to miało sens, nie? No, więc tak praktycznie jeden odcinek dziennie mogę nagrać. Dlatego z publikacją jednego odcinka dziennie może być... O, nie, nie, wracajcie, wracajcie, wracajcie. Kurde. No, dacie radę, nie? To ja tak stylistyką przypomina Darkest Dungeon. Swoją drogą, strasznie mi się Darkest Dungeon podobał, ale nie we wszystkich aspektach. Jest trudna gra, ale ja lubię poziom trudności wysoki, spoko. Tylko nienawidzę takich mechanik nieudanych, jak tam... Kurde, kocie. Tam nieudaną mechaniką jest to, w Darkest Dungeon, że nie można się leczyć poza walką. I w rezultacie się siedzi po walce i się leczy, dolecza się wszystkich do maksa, a to powoduje, że stres wzrasta i tak dalej, i tak dalej. To mnie denerwuje, nie lubię takich właśnie... Nie lubię takich sytuacji, że
Człowiek wchodzi do pokoju i ma mało życia i nie wie, co go spotka. Ciężko to wszystko zaplanować, a ja lubię tak jakby wszystko sobie ułożyć sobie drużynę, tak, która fajnie współpracuje, gdzie jest fajna synergia. Oczywiście jakby doceniam też jakby wkład w RPG, jaki Darkest Dungeon przynosi, ale uważam, że poziom trudności jest w niewłaściwym miejscu. Większym trudniej jest zarządzać drużyną i tym, żeby była zdrowa, niż walczyć. Dla mnie walka na przykład mogłaby być trudniejsza, ale zarządzanie drużyną łatwiejsze. Że możecie się wyleczyć do fulla, ale potem każde starcie jest bardzo wymagające. No i nie lubię tego, że trzeba, żeby dobrze się grało, to trzeba trochę eksploitować mechanikę. O proszę, legendarna recepta. Przez exploit mechaniki mam na myśli właśnie to, że się siedzi, trzyma się ostatniego przeciwnika przy życiu tak długo maksymalnie, żeby się wyleczyć jak najbardziej do następnego starcia. I to jest dziwne, że nie można tego zrobić po walce, skoro mamy medyka. Ale może gadam bzdury, może za mało grałem, cholera wie. No to mnie tak zniechęciło, że nie miałem ochoty jakiejś wielkiej. Okej, notatki o Vault Police. Voltteka notatki mówią, że jest coś takiego jak Garden of Eden Creation Kit. Urządzenie, które może stworzyć życie. O kurde, ale są do tyłu. Mogłoby stworzyć idealną kryptę. Voltopolis. I krypta 525 miała taką. Ciekawe, czy jest tam Paula. Musimy dalej szukać. Okej. Dobra nasza. Dwie butelki New Coca-Coli. Jeszcze sobie sprawdzimy górne piętro. Ha! No proszę was bardzo serdecznie. Chociaż w zasadzie to ja mogę sobie nagrać dwa odcinki. Za chwilę siądę do drugiego. Będziemy, bo mamy przygody, nie? Które po prostu zajmują czas, nie? A potem sobie na całą nockę ich wyślę. Dwa razy obrażenia. Fajnie, bo tu z ciał praktycznie za każdym razem coś wypada. Kurde, kiedy ja zgromadzę 12 tysięcy kapsli, zajmie mi to trochę czasu, żeby zbudować tam następne pomieszczenie. Tu nic nie ma. Dobrze patrzę, dobrze patrzę. To wracajmy. Okej. Czy jesteś pewny? Tak, jestem ciekaw bardzo. To jest legendarna recepta na broń. Okej. Mam tyle mieszkańców, to muszę ich częściej wysyłać właśnie na przygody. Zapominam, jak się... Dobra, tego się pozbędziemy. Aha, dobra. Wracajcie. Stanowczo przesadzają w tych magazynach. Jęczą mi o problemach z miejscem jeszcze. Mlak. To się też przydaje, ale wolę inne statystyki, więc raczej się tego pozbędę. I resztę zbierzemy. Wzmocniony Gauss Rifle. No proszę. Kiedy człowiek na chwilę wyjdzie z krypty, już prądu zaczyna im brakować. No wcale się nie dziwię, niestety. Czy mam jakieś mundury, żeby im dać? Aha. Dajmy taką broń. Następny jegomość. Nie ma mundurów. No na razie tym, którzy mają zwykły Volt Suit, nie daje jeszcze broni. Okej. No, po tym poznaję, że trzeba jeszcze coś z tą postacią zrobić, bo jakbym go posłał do pracy, to potem bym się o tym przekonał dopiero, kiedy by doszło do walki, że oni nie mają broni. O proszę. Level siły. Czy możemy kogoś tu zastąpić? Nie. Co ty masz za broń, kolego? Shotguna. No dobrze, moi drodzy, pozdrawiam was zatem bardzo, bardzo serdecznie. Widzimy się następnym razem, będziemy dalej szukali krypty Voltopolis. Ciekawe, co odkryją nasi poszukiwacze przygód. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej, hej. War. War never changes.